Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, gorące pytania, no i palące kwestie, liczba miejsc w liceach, czy wystarczy tych miejsc, czy uczniowie znajdą miejsce w liceach, we wszystkich samorządach w Warszawie ta sytuacja szczególna, można tak powiedzieć najłagodniej, i za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Jest z nami w studiu Anna Śmigielska, mama przyszłych licealistów i co ciekawe i po 8 klasie podstawówki i po 3 klasie gimnazjum. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawy, witam serdecznie. Dzień dobry. I Klara Klinger, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, zajmująca się właśnie edukacją. Drogie panie, na początek zobaczymy w takim razie świeże wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie, jak państwo wiedzą, już się odbyło. Wydaje mi się, że było to spotkanie w dobrej atmosferze. Wymieniliśmy się uwagami dotyczącymi tego, jak funkcjonuje system edukacji w Polsce. Niestety nie usłyszałem żadnych konkretów, natomiast usłyszałem rzeczywiście gotowość pana ministra do tego, żeby przeanalizować to, co się dzieje. Natomiast no, z jednej strony można powiedzieć, że to już jest olbrzymi postęp, że ktoś z nami rozmawia. Natomiast niestety konkretów żadnych nie ma i my na te konkrety czekamy. Z tych wyliczeń, które mamy, to władze Warszawy potwierdzały, absolwentów obu typów szkół jest niespełna 28 tysięcy, natomiast miejsc, które przygotowano, jest ponad 43 tysięcy. To pokazuje, że miasto zapewniło tak naprawdę miejsca w szkołach średnich dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Proszę nie próbować nawet insynuować, że jakakolwiek odpowiedzialność jest nasza, bo my nie mamy z tym chaosem nic wspólnego. To myśmy stanęli na głowie, żeby zrealizować sytuację jak najlepiej. I jeszcze raz mówię, staramy się, żeby tych problemów było jak najmniej, staramy się znaleźć miejsca dla jak największej liczby uczniów. Natomiast to, że szkoły będą przepełnione, to, że klasy będą wielkie, to, że nie będzie infrastruktura wystarczyła do tego, żeby normalnie obsłużyć taką liczbę uczniów, to, że nie ma nauczycieli, żeby tych wszystkich uczniów obsłużyć. W Warszawie brakuje ponad 3000 nauczycieli. W 100% jest to wina rządu. Rafał Trzaskowski mówi w 100% wina rządu. Na początek zapytam, czy rzeczywiście władze Warszawy wszystko dopięły na ostatni guzik właśnie po to, żeby licealiści znaleźli miejsca w szkołach. Pani redaktor, szanowni państwo, tutaj należy oddzielić cynizm polityczny od faktycznego stanu w szkołach i stanu emocjonalnego dzieci, bo ja na wstępie chciałam powiedzieć, że uważam, że mimo tej histerii, która teraz jest spowodowana, ale też wielu bolączek, bo reforma edukacji wiąże się z wieloma zmianami, ta histeria i emocje opadną, a we wrześniu z wyników warszawskich analiz, gdzie na początku pan prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że nie będzie dla ponad 7 tysięcy uczniów szkoły, potem zszedł do ilości 3,5, teraz okazuje się, że akurat no, 3 tysiące mamy tych dzieci. Teraz szacuję od 3 do 7 tysięcy. 16 lipca mamy bodajże we wtorek, tak, mamy konkretne już przyjęcia w pierwszej fazie, potem mamy kolejne etapy i tutaj nie wolno wprowadzać tego cynizmu politycznego. Czy władze Warszawy zrobiły wszystko? Pan Rafał Trzaskowski jest tak naprawdę od jesieni ubiegłego roku prezydentem, nie zajmował się edukacją od tego czasu, kiedy objął stanowisko prezydenta. Tak samo pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, jeżeli chodzi o subwencje, wsparcie reformy oświatowej, bo tak jak mówię, tu potrzebna była dobra wola do tego, żeby wszystkie samorządy we wszystkich 16 województwach skupiły się na wspólnej reformie wymiaru edukacji, bo ten jest potrzebny. I tutaj wcześniej tutaj z moją przedmówczynią rozmawiałam chwileczkę o emocjach tych dzieci, o emocjach rodziców, jasne, tylko a te są duże, my musimy tylko wprowadzać reformy i nie jesteśmy Marzena w stanie Machałek objąć. Tak uspokaja, mówi, że myśmy jako media też winni uspokajać, no ale emocje są duże i właśnie do emocji sięgnijmy. Jest z nami mama, rodzic, która te emocje właśnie przeżywa, jak to wygląda. Powiem tak. Ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, ponieważ jak byłam tutaj we wrześniu i rozmawialiśmy o początku roku szkolnego, to mówiłam, że trzeba być spokojnym. Tak. Że wszystko się ułoży, że jest to panika, najgorsze to są emocje, właśnie poddać się tym emocjom. Z czasem to wszystko tak bardzo mi ustępowało i powiem tak, reforma oświata wymaga gruntownej reformy, bardzo. Bo jeszcze musimy przypomnieć, że te wszystkie emocje to nie jest tylko rekrutacja, tylko zaczęło się od strajków nauczycieli. Oczywiście. I to, że moje dziecko dowiedziało się dzień przed egzaminem, czy przystąpi do egzaminu, czy nie, a wcześniej była informacja, że jak przyjedzie do szkoły, to albo będzie egzamin, albo nie. Dokładnie. Przepraszam, to nie są normalne warunki. Tak? To nie są normalne, zdrowe warunki. Więc my w tych emocjach jesteśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o oświatę, od dłuższego czasu. Mm-hmm. A mogłabym nawet rzec, że należałoby się cofnąć do tyłu od reformy sześciolatków.
mój młodszy syn jest podwójnie reformowany i moje dzieci mam w dwuletniej odstępie czasu, a razem będą zdawały w jednej rekrutacji. Oczywiście do różnych systemów, do różnych szkół, ale rekrutacja jest jedna. I naprawdę trochę trudno jest mówić o tym, że to jest tak łatwo, że po prostu trzeba się uspokoić. Tak. Wszyscy, dzieci też oglądają telewizję, tak? Też słuchają media, są na wszystkich portalach społecznościowych. No i martwią się, wystarczy tych miejsc w liceach, czy nie? Pani minister mówiła o tym, zawsze to jest pewnego rodzaju stres, zawsze są te egzaminy, liczba punktów, prawda? Co roku jest tak samo, no to potwierdzić akurat mogę z tego względu, gdyż no jeszcze ja byłam w gimnazjum, jeszcze pamiętam początki tej reformy z kolei w odwrotnym kierunku, wtedy wprowadzanie gimnazjów i rzeczywiście testy, podliczanie punktów, czy się dostanę do liceum czy nie, no ale dzisiaj sytuacja wyjątkowo utrudniona właśnie ze względu na ten podwójny rocznik, prawda? Na trzy roczniki. Ja przypominam, ponieważ w mediach cały czas chodzi informacja, że mówimy o roczniku 2003 i 2004. To jest 2003, 2004 i 2005. Co było, co jest wynikiem właśnie reformy sześciolatków. Pani redaktor zajmuje się tą sprawą, ale także ma dzieci, wie jak to wygląda, tak. Emocje ja bym... potrzebne, kto tu jest winny. No właśnie, chciałabym powiedzieć, że włączanie w to jakiegoś dyskursu politycznego albo mówienie, że to jest wina tego, że ktoś chce na tym zbić jakiś interes polityczny albo coś takiego, jest absolutnie błędne, dlatego że trzeba po prostu popatrzeć na statystyki, na potrzeby uczniów, na potrzeby rodziców, a rodzice, jak wiemy, są po różnych stronach jak gdyby wyborów politycznych, więc naprawdę nie mieszajmy do tego polityki, ale też pod takim kątem, że nagle winny jest minister Trzaskowski, bo nagle robi to z powodów politycznych. Nie, po prostu faktycznie jest tak, że jest zamieszanie i tego po prostu nie da się temu zaprzeczyć. Reforma była wprowadzona zbyt gwałtownie. To znaczy, że chęć zrobienia tego bardzo szybko na pewno odbije, jest kosztem całego rocznika albo kilku roczników dzieci. I w ogóle we wszystkich raportach OECD, różnych ekspertów jest powiedziane, że to, co najbardziej szkodzi edukacji, jest ciągłe zmienianie, ciągłe odwracanie i tak dalej. Tak jak pani powiedziała, że są dzieci, które są właściwie potrójnie reformowane. Ja mam trójkę dzieci, które każdy idzie innym tokiem nauczania i to jest absolutny błąd. Niezależnie od tego, czy to słusznie, czy niesłusznie, to nie powinno być takie tempo. I teraz odchodząc od samej Warszawy, bo skupiliśmy się na Warszawie, ale ja rozmawiałam na przykład z Olsztynem, jak sprawdzałam liczbę miejsc i oni mówią, no przygotowaliśmy tyle miejsc, ile mieliśmy normalnie, szacunkowo powinno być uczniów. I nagle się okazało, że jest 800 uczniów, którzy nie mają nigdzie, nie że w liceach, tylko nie mają ani w branżówkach, ani nic. Oni mówią, no pewnie się zwolnią jakieś miejsca w szkołach prywatnych, niepublicznych, może coś tam, ale teraz jest taki stan, że 800 dzieci... Nie zakwalifikowało się nigdzie, nie, że się nie zakwalifikowało do liceum. W Rzeszowie powiedzieli, że po prostu nie udało im się zwiększyć liczby miejsc. Jest 1000 dzieci, które w liceach nie znalazło miejsca, jest 1000 miejsc w branżówkach. Czy to jest pomysł na to, żeby zwiększyć liczbę osób kształcących się w szkołach branżowych? Na ile możemy tłumaczyć ten fakt tym, że po prostu uczniowie deklarują chęć przyjęcia do wielu liceów? No tak jak mówiliśmy w Warszawie, nawet do kilkudziesięciu, no bo wszędzie gdzie tak naprawdę mogą się zapisać. Tak, ale ja bym zwróciła jeszcze na jeden fakt, bo bardzo wiele osób mówi i to wszyscy wiemy, bo zdawaliśmy na różnych etapach do szkół licealnych. Liceum to jest takie, no można powiedzieć pewien, no nie ma już rejonizacji, nie jest tak, że musi się tam dostać i tak dalej. Ale więc co ja zrobiłam? Sprawdziłam i zapytałam, ile osób, jaki odsetek nie dostawał się do liceum pierwszego wyboru w zeszłym roku, ile w tym roku? Potroiła się ta liczba w tym roku. To znaczy, że odsetkowo, bo się nie da liczbowo tego porównać, ale odsetek osób, które się nie dostało do szkoły pierwszego wyboru w zeszłym roku był 3 razy mniejszy niż obecnie się to zdarza. Czyli jednak coś zaszwankowało. To było dane z 5 miast, tak? Więc... Ja chciałam tutaj jeszcze jeden temat poruszyć i odnieść się do wypowiedzi pani Anny, która powiedziała, że całe te emocje zostały rozpoczęte właśnie strajkiem nauczycieli. I tu
tutaj teraz mówimy o emocjach dzieci, o tym, że chcemy je chronić i tak dalej, ale w momencie, kiedy ZNP występowało i było właśnie poddawane pod pytanie, czy w ogóle egzaminy się odbędą, i dzieci były zakładnikami tak naprawdę politycznego i bardzo cynicznego spektaklu, który został zrobiony przez ZNP, to wtedy rodzice nie podejmowali żadnego głosu, wtedy wypowiadali się mniej, do tego stopnia, że w pewnym momencie ten strajk musiał być zawieszony na poczet tego, żeby państwo polskie zabezpieczyło się konkretnym ustawą, nowelizacją tej ustawy związaną ze szkolnictwem i zabezpieczeniem interesu większości, czyli maturzystów w tym przypadku. I tutaj państwo polskie zdało egzamin i uważam, że tak samo zdana we wrześniu, w ciągu najbliższych tygodni, egzamin, jeżeli chodzi o przyjęcie dzieci do szkół ponadpodstawowych. Czy rzeczywiście, tak jak mówiła minister Machałek, w przyszłym tygodniu ta sytuacja ma szansę się uspokoić, mamy szansę poznać, prawda, wstępne te wyniki no, tych testów gimnazjalistów, tego, czy się dostaną do konkretnego liceum, czy nie. Czy wtedy rzeczywiście na to po prostu pani czeka, jako matka też? Tak, ja przede wszystkim czekam, kiedy będę mogła pojechać na urlop, nie jak długo, bo to w zależności od tego, czy będzie, znaczy powiem tak, cały chaos tej informacyjny jest bardzo trudno, zarówno z wynikami, przecież ja, to co wiemy, tak, część wyników była błędnych, co się okazało dzień przed rozdaniem, tak, we Warszawie, dzień przed rozdaniem świadectw. Tak, do końca, jeżeli chodzi na przykład o mazowieckie, są inna punktacja, przyjmowanie zasad dotyczące konkursów, jest kwestia ocen, że one są nierówne, to mówimy o tych czerwonych paskach, no są tak cudowne szkoły, które raptem mają samych absolwentów z czerwonym paskiem, tylko jak do tej pory nie, to nie były takie osoby, które rzeczywiście były super, i na przykład te wyniki testów egzaminacyjnych, no też jakby nie pokrywają się z tymi samymi czerwonymi paskami. No tak. Więc tu jest dużo takich zmiennych, tak, które są właśnie, powodują dodatkowe emocje, bo dokładnie. Jest pytanie, dlaczego moje dziecko ma czerwony pasek, znaczy moje nie ma, a się uczyło i ma dobre wyniki, tak, egzaminów, a inni mają. Na przykład Warszawa sobie przyjęła inne zasady dopuszczania punktowania konkursu. Kursów, znaczy mazowiecki, to kurator mazowiecki, całej Polski. Ja się pytam, dlaczego? Bo ja nie bardzo rozumiem, dlaczego mają być inne zasady. Więc mimo to, że mamy niby system, który, jak rozumiem, ma powodować, że jest, te oceny są obiektywne, a jest to nieprawda. Jest to naprawdę w wielu momentach wielu fikcja, bo się okazuje, że te konkretne punkty zależą od pani, która przyjmuje w okienku dokumenty. I jeżeli jest to szkoła lepsza, to będzie odrzucała, ale dawała mi oczywiście, że cały system szwankuje. O właśnie. I znaczy, pani, że tak. Trzeba było wziąć pod uwagę, przepraszam bardzo, ale jeżeli Ministerstwo Edukacji przygotowuje reformę, która dotyka co 1,5 miliona dzieciaków, czy tam 800 tysięcy dzieciaków, to owszem, powinna wziąć pod uwagę również to, że pojawią się emocje również i w rodzicach, i w dzieciach. Tak samo było przy 6-latkach, tak samo było przy tej reformie, wszystko jedno, czy ją popieramy, czy nie. I tego absolutnie nie wzięto pod uwagę. Bardzo mi przykro, nie ma to nic wspólnego z polityką. Emocje są brane pod uwagę, próbujemy zapanować tak, żeby nie dochodziło do tego typu destabilizacji. Szanowna pani, wydaje mi się, że gdyby samorządy poszczególne we wszystkich 16 województwach 1,5 roku temu wystąpiły z deklaracją i dobrą wolą współpracy z centrum rządu, byłoby o wiele łatwiej nam teraz w wakacji, wtedy wakacje trwałyby dłużej. A niestety pan prezydent Rafał Trzaskowski wyjeżdża za granicę, opowiada o decentralizacji władzy samorządowej, ale mówimy o innych samorządach, w których rządzi Koalicja Obywatelska, i niestety tutaj nie da się wymazać tego aspektu politycznego. Drodzy państwo, aspekt polityczny był jeszcze jeden. Była jeszcze wypowiedź wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, za którą wiceminister już stanowisko utracił, ale o tym jeszcze, o tym upolitycznieniu też całej sprawy porozmawiamy za chwilę. Bardzo serdecznie paniom dziękuję, choć można byłoby dłużej, prawda, zwłaszcza o tak poważnej sprawie jak reforma edukacji. Anna Śmigielska, Olga Semeniuk, Klara Klinger. Dziękuję paniom bardzo. Dziękujemy. Dziękuję i zapraszam za chwilę jeszcze państwa. Telewizja w Polsce.pl, drodzy państwo, Edyta Hołdyńska, Gorące pytania, i pytamy o to, czy wystarczy miejsce w liceach dla i gimnazjalistów, tych, którzy już to gimnazjum ukończyli, i tych, którzy ukończyli szkoły podstawowe, te dwa roczniki, a w zasadzie, jak mówiła mama, nawet trzy roczniki mogą się spotkać, bo dochodzi jeszcze reforma 6-latków, która no właśnie w jednej klasie łączyła i 6- i 7-latków, więc tak naprawdę zamieszanie spore. Pani wiceminister Marzena
Machałek wyjaśniała, że nie ma się czego obawiać, ale inny wiceminister, drodzy państwo, miał jeszcze inną radę i o tym politycznym też aspekcie tego, co się dzieje, porozmawiamy z publicystkami w naszym studiu. Niezmiennie Klara Klinger, Dziennik Gazeta Prawna, witam raz jeszcze. I Dorota Łosiewicz, publicystka Tygodnika Sieci. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. No i drodzy państwo, żeby nie być gołosłownym, puszczamy od razu wypowiedź byłego już wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Stanisławka. Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą. Można poszukać odpowiedniej szkoły za granicą, ale za chwilę wiceminister także tę wypowiedź wyjaśniał, opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Zobaczmy. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci moją wypowiedzią dla Kuriera Lubelskiego. Wypowiedzi udzielanej telefonicznie nie autoryzowałem. W trakcie rozmowy wspominałem, że zajmuję się wymianą międzynarodową studentów i taką wymianę w zakresie szkół średnich warto rozwijać. Natomiast oczywiście nie ma to żadnego związku z trwającą rekrutacją do klas pierwszych. W poczuciu odpowiedzialności za dobro obozu Zjednoczonej Prawicy postanowiłem jednak złożyć dymisję z funkcji wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Był jeszcze Piotr Müller, rzecznik rządu, który zareagował też na tę wypowiedź. Popatrzmy. Chcemy, aby to była ustawa co najmniej na dekadę czy 15 lat i po tym czasie pewnie trzeba będzie dokonać kolejnych zmian. Świat nauki naprawdę pędzi na świecie i my musimy się dostosować do tego tempa albo zostać w tyle. Wybieramy jednak gonienie za innymi, a w wielu przypadkach również naprawdę równą konkurencję, bo w wielu dyscyplinach, takich jak fizyka, matematyka, informatyka, chemia, naprawdę w wielu różnych dyscyplinach naukowych nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy w czołówce światowej. Dymisja wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Stanisławka to już fakt, czy słusznie za taką wypowiedź wiceminister stracił stanowisko? Słusznie wiceminister stracił stanowisko, dlatego że jesteśmy w czasie kampanii wyborczej, albo tuż przed nią, bo kampania zacznie się tak naprawdę, jak pan prezydent ogłosi termin wyborów formalnie, ale tak naprawdę wiemy, że ten czas kampanijny trwa i każda tego typu wypowiedź może być po prostu na wagę zwycięstwa lub porażki w wyborach. Pamiętamy, jak prezydent Komorowski radził młodym ludziom, żeby sobie brali kredyt, czy wyjeżdżali za granicę. No tak. Bardzo byliśmy zbulwersowani tego typu wypowiedziami. No minister polskiego rządu, czy też wiceminister, nie jest od tego, żeby młodzież wysyłać za granicę, tylko jest od tego, żeby tu młodzieży stworzyć takie warunki, żeby mogła się uczyć na odpowiednim poziomie, żeby za granicę nie musiała wyjechać, chyba że w celach, prawda, krajoznawczych, do pracy, żeby potem tutaj wrócić. No przypomnijmy sobie przecież, że Donald Tusk obiecał, że Polacy zaczną z zagranicy wracać i ciągle toczy się bój o tych Polaków, którzy wyjechali i powinni wrócić, więc no tego typu wypowiedź, minister tłumaczył, że to nie była wypowiedź autoryzowana, no ale chyba miał świadomość, że skoro coś takiego mówi, to jednak może to być użyte w tekście. Piotr Müller mówił, jest to całkowicie sprzeczne z działaniami rządu, tak tłumaczył decyzję o odwołaniu wiceministra. Wiceminister z kolei tłumaczy nie tylko, że nie autoryzował, ale też mówił, że on mówił szerzej o całej reformie, o tym, gdzie mają potem licealiści składać podania o przyjęcie na studia, czy po prostu użył nieodpowiednich słów? Znaczy, pytanie jest jeszcze takie, bo pani pytała, czy słusznie, czy niesłusznie. No można powiedzieć, że powiedział prawdę, tak? To znaczy powiedział, że takie możliwości są i wskazał pewną ścieżkę. Chyba to nie było tak, że mówił coś, co zmyślił, czy że to była jakaś nieprawdziwa wypowiedź, no, ale... tylko rozumiem, że tak nie pasuje do retoryki, no, znaczy, politycznej. Ale w związku z tym, rządowi czy nie za zależy to, na tym, żeby... Ale czy za to, za zwolnienie go, znaczy, czy to coś w ogóle zmienia w tej sytuacji? No chyba pierwszy powiedział szczerze z wewnątrz ministerstwa. Aha. Co tak naprawdę się również mówi wewnątrz i jak gdyby sam przyznał, że problem jest, tak? I to że znaczy, moim zdaniem, no zupełnie minister naprawdę szukać innych rozwiązań na tym etapie, bo co innego, to czym innym są studia, czym innym jest wymiana, natomiast radzenie licealistom, żeby sobie szukali, to są bardzo młodzi ludzie przecież, żeby sobie szukali miejsc. Tylko teraz skąd się taka wypowiedź wzięła? Nie wiem, być może doszło tam do jakiejś manipulacji, do jakiegoś przekłamania. Jeśli myślę, że chciał od serca poradzić dobrą ścieżkę, tak jak brzmiała, no to
minister tego rządu, rządu, który naprawdę stara się o to, żeby Polacy wracali, żeby nie wyjeżdżali, nie powinien sobie na taką wypowiedź pozwolić, nawet jeśli to był przypływ szczerości. No to słusznie, że za ten przypływ szczerości stracił stanowisko, dlatego że Ministerstwo Edukacji powinno zrobić wszystko, żeby te miejsca w szkołach były, chociaż oczywiście tu samorządy Z tym się zgadzam, że Ministerstwo Edukacji powinno zrobić wszystko, żeby nie wysyłać dzieci za granicę, ale właśnie, znaczy warto się zastanowić głębiej, skąd taka wypowiedź w ogóle się wzięła. Tym bardziej, że to nie była żadna cyniczna wypowiedź, tylko tak wyglądała, jakby to była szczera, dobra rada. Minister tłumaczył kontekstem, także tak, to wymiana międzynarodowa, więc tak, tym może to w tym kontekście. I rzeczywiście no, są różne programy, które, no ale to dzieci dostają się i do szkoły w Polsce, powiedzieć, prawda? Że wśród rodziców są takie pomysły. Sama słyszałam, nie żadnych badań nie widziałam, ale sama słyszałam rodziców, którzy z tego powodu wybrali szkołę za granicą, nie dość tego w samej Polsce. Przecież nie były ma pomysły, że ludzie większa z powodu reformy już dzisiaj, zatrzymywali. Że dostanie się za granicę? To chce pani też powiedzieć? Nie. No, aż tak bym daleko nie powiedziała, ale powiedziałabym, że pomysły są różne. Na przykład też były takie, że zatrzymywano specjalnie w siódmej, na przykład reportowanie siódmej klasy i to naprawdę się działo. Były takie pomysły, żeby dzieci nie trafiały na tę kumulację, więc, na ten rocznik kumulacji. Tak, więc w tym sensie to pewnie jest jakaś tam ścieżka. Kwestia tego, że do Warszawy, o której głównie mówimy, na której się skupiamy, choć oczywiście problem dotyczy całej Polski, rzeczywiście składa podania bardzo wielu gimnazjalistów, byłych i byłych uczniów szkół podstawowych, tych przyszłych licealistów. No i tutaj rzeczywiście też dzisiaj Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, mówiła w naszym studiu w Polsce.pl, że składają także uczniowie spoza Warszawy, no i dlatego tak zwielokrotniona liczba osób na jedno miejsce. Kwestia Warszawy to jest kilka problemów. Po pierwsze, dwukrotnie więcej w tym roku jest podań spoza Warszawy niż w latach ubiegłych. Dokładnie dwa razy więcej uczniów spoza Warszawy chce się uczyć w Warszawie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, co dobrze świadczy o Warszawie. Dobrze świadczy. Czyli samorząd sobie bardzo dobrze radzi. Zapewnia świetny poziom edukacji. Wyglądałoby na to, że samorząd sobie tak świetnie radzi. Rodzice zagłosowali nogami. Ale jednocześnie przychodzi, prawda, prezydent Warszawy do ministra i mówi, nie poradziliśmy sobie, więc to jest tak. Tu jest naprawdę ten medal z nadmiarem sukcesów. Ten medal ma kilka stron, bo trzeba pamiętać, że prezydent Warszawy jest politykiem i jemu zależy oczywiście na tym, żeby ten chaos, który trochę w Warszawie panuje, przenieść na cały kraj. Znaczy, żeby pokazać, że reforma się nie udała. To jest to samo, co robiło ZNP w przypadku nauczycieli. I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka. Samorządy miały 2 lata na to, żeby te szkoły przygotować i w większości, znaczy we wszystkich szkołach miejsc jest więcej. Tam, gdzie były 4 oddziały, jest 7 oddziałów. Tych no, ale, no nie, ale to powinno być 8. No więcej. Dorota, uczciwie, tak, powinno być 8. Znaczy, były 4, to powinno tak, być 8. Ale nie jest tak, że były 4 i są 4, ale nie jest tak, że były 4 i są 4 i teraz są 2 roczniki na te miejsca, tylko liczba oddziałów została zwiększona. Jak w takim razie oceniać to, co mówi dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej? Ale ostatnia rzecz, tylko że chciałam powiedzieć a propos chaosu w Warszawie, bo ostatnia rzecz jest taka, że w Warszawie... Mówi, że nic się nie dzieje, będzie dobrze. Tylko pozwól mi trzecią stronę medalu, który ma 2 strony podać. Trzecia strona jest taka, że w Warszawie można składać papiery do nieograniczonej ilości szkół. W związku z tym jedno dziecko, które złoży papiery do 10 szkół, będzie liczone jako 10 dzieci. Nie, to jest co innego, bo to masz liczbę w ogóle osób po PESEL-u, które złożyły papiery i liczbę miejsc w szkołach. Więc to nie, wzmaga jednak... chaos. Znaczy jest tak, mamy 2 skrajne sytuacje w Polsce. Jedna sytuacja to jest Warszawa, że do nieograniczonej ilości szkół. Druga sytuacja to jest Kraków, gdzie tylko 5, do jednej, ale... czy tam nie, tam tak, o tym, i bezpośrednio. Tak, już o tym mówiłyśmy wcześniej. No i rzeczywiście pytałam też o to właśnie, czy ta sytuacja jest pewnym usprawiedliwieniem i czy Ministerstwo Edukacji Narodowej słusznie dziś uspokaja, mówiąc, no mamy 800 tysięcy miejsc na cały kraj, kiedy uczniów ale jest 700 tysięcy wszystko ponad. Jakby zejdźmy trochę niżej. Pytanie jest takie, faktycznie, czy rząd w ten sposób, że będzie ograniczona liczba liceów, a będzie na przykład zwiększona liczba miejsc w szkołach branżowych, chce zrealizować swoją politykę mówiącą o tym, że liceum jest tylko dla wybranych, a chcemy zwiększyć liczbę dzieci w branżówkach. Nie wiem, znaczy odpowiedzmy sobie na to pytanie i zapytajmy rodziców i uczniów, czy to jest ta dobra ścieżka, żeby zmusić de facto dzieciaki, żeby poszły do branżówek, bo się nie dostały do liceum. Na pewno te dzieci, które chcą iść do liceum, a będą musiały
chciały pójść do technikum, bo się nie dostaną, to dla pewno dla nich w tej chwili to jest dramat. Pytanie, ile rzeczywiście jest takich sytuacji, ale, bo jeśli słyszymy, że ta liczba miejsc została zwiększona, mi się wydaje, że to tak naprawdę będzie jasne dopiero jak ta rekrutacja się skończy. To powiem konkret. Będzie wiadomo, nie, w Rzeszowie skończyła się. 4,5 tysiąca dzieci złożyło do liceów, 3,5 tysiąca jest miejsc. 1000 dzieciaków zostało w samym Rzeszowie i oni powiedzieli, no to co mają zrobić, dlaczego się nie przygotowali? Powiedzieli, że nie mieli po prostu szans, że szkoły nie są z gumy i mają 1000 wolnych miejsc w branżówkach. Czy to naprawdę jest rozwiązanie problemu i zachęcenie do branżówek? No to nie jest zachwycające rozwiązanie, bo te dzieci, to dzieci, które chciały skończonej rekrutacji iść do liceów czy też do techników, no powinny tam miejsce znaleźć i samorząd powinien po prostu tym te bardziej, miejsca przygotować. Tym bardziej, że ze szkołami branżowymi mi też nie jest najlepiej i są różne zwłaszcza, problemy. Zwłaszcza, że tutaj były rzeczywiście 2 lata na przygotowanie, na adaptację budynków. No jakby samorządy wiedziały, co je czeka w roku 2019, bo mówiliśmy o tym wszystkim. Ale najwyższa izba kontroli, że najwyższa izba kontroli, no przecież w swoim raporcie mówiła, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie doszacowało skutków tej reformy. Także finansowo również. Tak, tak, no niestety jest tak, że nawet jeżeli ktoś politycznie to wykorzystuje, czy nie wykorzystuje, naprawdę samorządy, przecież to jest w ich, jak gdyby interes, żeby zadbać, żeby tam no, to wybory jest w ich interesie, ale w wybory interesie się jest też odbywają jakby no tak, w samorządach. Ale w ich interesie jest też podgrzewanie tej... Nie do końca. To są, mówię, 2 strony medalu. Znaczy, na pewno jest tak, że nie można wszystkiego rzucić jest... na politykę. Nie, dostali nie, za mało nie. pieniędzy to się zgadzam, i że... jest problem. Znaczy, na pewno problem jest tego typu, że mamy rzeczywiście, i to mówiła pani Klara, że rzeczywiście mamy tych reform za dużo w ostatnim czasie. One się teraz skumulowały. No i mamy efekty, jakie mamy. Jakie jest w takim razie lekarstwo, jedna gdyby się próbowało nie skończyła, a już weszła druga, tak? No właśnie to jest ten znaczy, problem. No tak, tylko jedną reformę fundował rząd Platformy Obywatelskiej, drugą ofertę zafundował... Reforma równie to jest nazywane, tak? To prawda. Więc nałożyły się 2 reformy i teraz prezydent Trzaskowski mówi o wyłącznej winie. Ale co ten Trzaskowski ma, co, no już no, bo, nie, no, nie dlatego, cała że... Polska to nie Warszawa. No, ale właśnie o to chodzi, że on próbuje takie wrażenie stworzyć, że właśnie cała Polska nie, to ja Warszawa, to Warszawa. I próbuje rozlać naprawdę, tą... Nieprawda. Tam, gdzie się kończyły, to naprawdę w wielu miejscach jest problem i to w ogóle nie ma nic wspólnego z Warszawą. Naprawdę, więc mówmy o liczbach, nie mówmy o polityce. Czy jest lekarstwo? Czy my znajdziemy w tym programie lekarstwo na to, co się dziedzieje? Czy po prostu no my na szczęście nie jesteśmy politykami, od edukacji więc my trzeba musimy... może odkleić tę nie, politykę znaczy po prostu. Spokoju, naprawdę no chwilę wytchnienia i spokoju. Ja mam nadzieję, że po prostu kolejne rządy, które przyjdą, że nie będą po raz odwracać znowu jakiejś reformy, zmiany, Platforma podstawy. Platforma Obywatelska ten... zapowiedziała, że gdyby nawet wygrała wybory, to tej reformy odkręcać nie będzie. No, no i na szczęście, znaczy musi... to jest... Jeśli wygra wybory, musi tylko po prostu poprawić sytuację, znaczy sprawiać, żeby było lepiej. W kolejnych latach będzie lepiej. Ja jestem zwolenniczką. No dobrze, ale kosztem 4-roczników no, dzieciaków. No, no niestety twoje, Dorota, dzieci też się na to załapią. Drodzy państwo, no niestety sytuacja jest bardzo, bardzo gorąca, jak widzimy, więc do tematu na pewno jeszcze wracać będziemy, no choćby za tydzień, kiedy w Warszawie przyszli, miejmy nadzieję, licealiści poznają wyniki rekrutacji. Bardzo dziękuję za udział w tym programie, za gorącą dyskusję. Klara Klinger. Dziękujemy. I Dorota Łosiewicz. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję państwu. Za chwilę właśnie Dorota się z państwem spotka. Jeszcze zapraszamy.